Cześć, czołem, moi kochani, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Euro Truck Simulatora 2. Dzisiaj trasa będzie ciekawa, myślę, że ciekawa dlatego, że będzie w Polsce, więc będę się irytował, że co chwilę staję na tych przeklętych bramkach, ale pojedziemy trochę do Danii, pojedziemy do Kopenhagi. Dlaczego? Dlatego, że 30 tysięcy euro piechotą nie chodzi. Wsłuchiłem level. Były tam dodatkowe ADR-y, ale żadnego sodu, potasu, niczego takiego z Olsztyna przewieźć nie mogę. Więc jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, to się ma. Uznałem, że najlepszą trasą z dostępnych tutaj będzie właśnie Kopenhagen, słuchajcie. Bo tak, myślałem, żeby płynąć, żeby jechać właśnie do Gdańska i robić to w ten sposób, bo wtedy bym dużo więcej zaoszczędził na podróży, ale to nie jest też, nie na tym polega ETS-i, więc robimy tą trasę, to jest prawie 800 km, więc będziemy jechali pewno z 50 minut, ale myślę, że będzie to warte zachodu. Słuchajcie, bo 30 tysięcy to jest naprawdę bardzo przyzwoity kawałek gotóweczki. Brałbym od razu. To jeszcze miałem się naprawić, nie? Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. To zrobimy jeszcze to naprawianko i śmigamy, słuchajcie, dalej. Jakby takie traski po 30 złapać ze dwie. No to jest szansa, żebyśmy ten kredyt spłacili. Może nie w tym oczywiście, ale w następnym odcinku. W porządku, znajdziemy inną trasę. I teraz zastanawiam się, czy czegoś sobie jeszcze, jak tutaj jestem, nie zmienić w ciężarówce. Była naprawa. Zobaczmy kabinkę. Mam ten dodatek, jak wiecie, z gadżetami do ciężarówki i w nim mam na przykład tą lodóweczkę. No tak nie, ale lapciok? Nie. Tutaj. Czy potrzebuję drugą? Bo tu mam tablicę jedną na sobie, nie potrzebuję drugiej. Tutaj to już mam, prawda? Tą tabliczkę mam. Lepszą kierownicę. Czy to się opłaca? Tak średnio. O, gałeczki. Nie wiem, czy taką gałeczkę. Czerwoną. Tylko wiesz co, zagrywałbym je tutaj. Tylko na przykład tutaj. Zawsze jakieś urozmaicenie dla kabiny. Co mogę tutaj wrzucić? Tutaj nic się nie zmienia, czy jestem ślepy? No nie. Tutaj co mamy? Flagi mamy. To będzie lepsze. Bo będziemy mieli jakby obrazek, malowanie. Mogę sobie dać to, ale ja tutaj chyba... A nie, mogę coś pozawieszać. Tylko to już będzie chyba straszny festyn, nie? Jakbym sobie takie coś zawiesił, to przegięcie. To nie, to na pewno nie, to zostaje. To w kolorze malowania. No i tutaj, nie wiem właśnie, nie wiem co z tym fantem zrobić. Bo tutaj są...
Obliczanie nowej trasy. Zróbmy coś nowego. W ciężarówce się pojawi. W sumie słuchajcie, po coś kupiłem te dodatki, nie? Tak na logikę. Po coś kupiłem dodatki, które mi pozwolą na dodanie jakichś fajnych rzeczy do kabiny. Więc może jest to logiczne, żeby ich używać. Wy ich nie widzieliście, może część z was ich nie widziała. Więc być może byłoby wskazane, żebyście mogli u mnie pooglądać. No po to się w sumie ogląda youtuberów, nie? Z reguły. Żeby poznawać możliwości jakichś tam gier. Trzymaj się prawej strony. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. No fajny ten emblemacik lata. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Ja sobie dziabnąłem skórzaną kierownicę, a co? No troszkę na to euro poszło, no nie przeczę. To była miła przejażdżka. Ale myślę, że trzeba sobie jakąś tą grę urozmaicać. Nie, no musi być ta piosenka, nie ma lepszej. W drogę. Wypatrzcie, dałem te chromowane też lusterka. I chromowaną osłonę przeciw słońcu, taką na górze. I nieźle to wygląda. Też może trochę festyniacko, ale na razie niech będzie. Do dzieła. Zobaczmy jeszcze jedną. 7 godzin na odpoczynek. Skręć w lewo. Czyli po prostu wieczorem będę spał. No dobra. Jest to logiczne wyjście. Naprawdę. Policja za mną jedzie, co za życie. Jedź prosto. No i teraz się będę wlókł. Jeśli jadą uczciwie, to będą jechali za mną z prędkością 70 na godzinę. Niedługo ich odsadzę, nie? Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Ja
No kredyt szedł, ale na to ja już nic nie poradzę. Przygotuj się do skrętu w prawo. Takie życie. Skręć w prawo. Myślę, że niedługo ja albo moi pracownicy ten kredyt spłacimy. Tak naprawdę to moi pracownicy powinni go spłacić przed tym, jak dojadę już do Kopenhagi. Więc tego się trzymam. Ale myślę, że to nowe wnętrze ciężarówki jest sympatico. Paliwka nie potrzebuje. Spokojnie na tym baku powinniśmy dojechać. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w prawo. Wiecie, tak naprawdę. Skręć. Niech żyje wieczny. Tak naprawdę trzeba cisnąć, bo jaki ładny most. Wiecie, co to oznacza? Muszę sobie zrobić jakąś sweet focie. I mnie to wiatrka będzie, pek, pek, pek. Ale naprawdę ten most jest fajny. Zrobię sobie jeszcze jedno zdjęcie. Może nie zrobię takich dwóch miniaturek pod rząd, ale... Też chyba nie zła, nie? Jedziemy. To trzeba pozwolić. Przepraszam, ale ładne są te ujęcia, myślę.
Żeby było widać ten tunel, nie? Jedziemy. Paparazzi. Stówkę przejechałem, zrobiłem 3 zdjęcia. No cóż. Tylko nic nie jechało na przede mną, ale nie jedzie na szczęście. Taką mamy teraz autostradę i z jednej strony to i dobrze, bo nie będzie bramek, ale z drugiej źle, bo będziemy po takich wąskich trasach jechać. Więc mam mieszane uczucia. Czuję, że jakbym wchodził tą z te 120 w zakręt, to bym wylądował na boczku. To jest pewne. Co za ludzie. Przygotuj się do skrętu w prawo. Wiem, że to nic nie da, ale musiałem. No nie, policja skręca. Nie wiem, czy mi się uda uciec od niej. Na razie jej nie ma. Jak moi pracownicy. Ile możemy zarobić? No niedużo. Z 5000 może. Czyli dopiero na spanku spłacimy kredyt, nie stracimy, spłacimy. No tak w sumie dużo nie przejechaliśmy, patrzcie, minęło 20 minut, jak my przejechaliśmy jakieś 200 km, nie? To nie całe chyba. A tak się właśnie po tej Polsce jeździ. Pozytywów. Ciężko to w to uwierzyć, ale
Nie mamy się żadnych uszkodzeń ciężarówki. Przygotuj się do skrętu w prawo. Co to był za manewr? Skręć w prawo. Już chyba nie jestem tak daleko od granicy. Chyba jakieś około 150 km. No i co, czekamy. Taki krótki pociąg, niemożliwe. To się nigdy nie zdarza, wiecie dobrze o tym. Co ile spanko? 4 godzinki. Czyli pewnie w Niemczech. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Dobra, rozpędzanko i jedziemy, choć jest to 500 km, czyli tak naprawdę jakieś, moim typem 25 minut jazdy. Jakby się udało to tak szybko przejechać, to się wyrobimy w godzinie może nawet. Nie zauważyłem policji. Zapomniałem, że ona jechała z przodu. Do roboty. Wybaczcie. Gdyby to była tylko kwestia mandatu, to bym nie wygrywał, sejwał. Ładunek rozwaliłem. Skręć w prawo.
muszę napisać do żonki w piekarni. Ale powiem wam jedno, jak po tym oddawaniu krwi jestem nieprzytomny i to jest 5 września. Wy ten odcinek zobaczycie około 15, może 14 września, czy 13, 11, 12, chyba 13 września, więc za tydzień. Ale tak jak tutaj stoję, tak jak tutaj raczej siedzę, to informuję was, że będzie dzisiaj stream. Możecie sobie to sprawdzić, tam powiedzmy około 19-20 będzie strumień dzisiaj z nowej gry z Bastkiem w duecie, ale jak tylko dojadę, to idę spać. Naprawdę, autentycznie idę się na godzinkę położyć, nastawię sobie budzik, bo jestem nieprzytomny. Jednak oddawanie krwi, słuchajcie, osłabia strasznie. Mimo, że już wypiłem Red Bulla, mimo, że już wypiłem kawę, Red Bulla wypiłem dzisiaj w ciągu dnia, może tak. Że wypiłem też kawę już jak tutaj przyjechałem i jak nagrywałem pierwszy odcinek dzisiaj dla was, to piłem kawę, mimo że wypiłem tam, nie wiem, z pół litra coli, prawda, zero, ale zawsze coli z kofeiną. To będzie, słuchajcie, będzie spanko. Jak dzidzia pójdę spać o godzinie 18:30, 19:00 i do 8:00 śpię, bo nie wytrzymam. Nie wytrzymam, żeby potem zagrać, nie? Policja. Dobrze, pycha w drugą stronę. Ale zobaczcie, znowu jakaś serpentynka, jak to w Polsce. No nie można normalnie jechać, nie? To chyba Szczecin jest, nie? Mi się wydaje. Nawet zgadłem. A poczekajcie, a jakie są promy ze Szczecina? Nie ma żadnych stąd tutaj. W teorii jest to kawałek oczywiście. Tak, bo Szczecin nie leży nad morzem, ale blisko. Ale stosunkowo blisko.
mniej więcej w połowie trasy. Ale tu sobie chyba skrócimy. Tutaj śmigniemy, no to będzie wyjście. Będzie trochę krócej, chyba że zapomnę o tym. Ale pozytyw jest taki, że zaraz powinniśmy wyjechać na autostradę. Więc te kilometry powinny lepiej, łatwiej dziubać. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jak spanko, za ile godzinek? Dwie, no to jeszcze można jechać. O, patrzcie, już mamy tylko 800 na minus. Tak, nie zauważyłem tego. Któryś z pracowników się spisał. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Ale już patrzcie, szersze drogi, mniej zakrętów. Tak to można jechać, słuchajcie. Alice, 500 euro. No ale czy tobie nie wstyd taką kasę przynosić kobietom? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. No już 300 z hakiem, a jak sobie jeszcze skrócimy, słuchajcie, to będzie super. O, przychód. Kto taki był? Katarina, no. 1500 ceny 1000. Dziękuję ci bardzo, Katarinko. Spłaciliśmy kredyt, a raczej minus. Idzie naprawdę dobrze. Jak nie odwalę jakiejś maniany, to mi się czasem zdarza, albo często,
to tak naprawdę, słuchajcie, z 15 koła wyjdziemy na plus na tej trasie. No bo zejdzie kiedy, tak? Mam jeszcze do spania ile? Jeszcze 2 godzinki. A jak to wygląda na trasie? Zobaczmy. Nie wiem. Nie wiem, czy dojedziemy. Na stacji się zobaczy po prostu, ile mi zostanie. Bo nie chciałbym, wiecie, dostać mandatu. Ale no byłoby super przejechać to, żeby nie trzeba było spać, nie? Bo przecież będziemy spali na promie. Szczególnie, że chciałbym pojechać naokoło. Może ciśnijmy na maksa. Najwyżej jakieś tam mandatki wejdą za 500. Za przekroczenie czasu pracy. A to się będzie chyba opłacało. W dłuższej perspektywie. Teraz zobaczymy, gdzie będę, jak będę miał spanko na czerwono. Żyję na krawędzi. Zachwalam te autostrady, kurde, w Niemczech, a jadę po polnej drodze, jak w Polsce, nie? Przypadek? A gra mnie nienawidzi. Dojedziemy, mamy godzinę, więc dojedziemy spokojnie do przeprawy. To chyba tam jest Rostock albo Kiel. O mój Boże. To jest kolejny odcinek z serii Więcej szczęścia niż rozumu. Rozpania nam zostało godzinka, a wyjechaliśmy już tutaj, tak? Czekajcie. Najechaliśmy już tutaj, więc spokojnie dojedziemy, tutaj się ciepniemy, więc będziemy mieli jakieś 100 km mniej, super. Będzie spane, słuchajcie. Byś zapalił światła, dziadu. Czyż widocznie w Niemczech nie trzeba. Tym razem spojrzałem, że nic nie jedzie, aczkolwiek było to ryzykowne, bo mogło wyjechać teraz, ale... Jeny. Tak, miałem problem z tymi szafami, zawiesiłem się na chwilkę, ale już jesteśmy. Do spanka ile godzin? 40 minut.
Znaczy, dojedziemy na strajk jakoś, no. Albo lekko przekroczymy czas pracy, albo nie, ale myślę, że i tak warto było czekać niż spać, bo to byśmy znowu stracili 8 godzin, nie? Do skrętu w lewo. Nawet dojedziemy, zobaczcie, tam już jest przeprawa. Tylko trzeba pojechać, pamiętać, żeby od dupy strony zajechać, czyli dłuższa przeprawa, krótsza trasa, będzie ok. Tak naprawdę dojedziemy, będziemy mieli kilkadziesiąt kilometrów. A jeszcze kilku moich kierowców powinny zarobić, więc się to wyrówna jakoś. Następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. I dajcie znać, jak wam się podoba moje wnętrze ciężarówki, czyli zawieszka na szybie, gałka tutaj. Przygotuj się. No i słuchajcie, chromowane tutaj elementy lusterka i tutaj listwa na górze. Jak wam się to podoba? Skręć w prawo. Przeliczam trasę, ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. I nie śmigamy tu, tylko śmigamy tu. Mamy wyjechać do Kopenhagi i po prostu stąd będzie bliżej. Ze Szwecji. Znajdziemy inną trasę. No, noc jest minusem, no ale... Zobaczcie, było 185, jest 90. Czyli tak naprawdę tym manewrem sobie skróciliśmy trasę o połowę. Tylko pracownicy mało zarobili. Co się z nimi dzieje? I znowu jestem śpiący. Ale to już trudno. Skręć w lewo. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Jedź prosto. Chciałbym zjazd przejechał, ale to jestem inny. Przygotuj się do skrętu w prawo. Nieprzytomny dzisiaj. Mamy autostradę, mamy bramki,
Zapaliłem te długie światła, słuchajcie, żeby zobaczyć, gdzie najlepiej podjechać. Jajaj, ładny mostek, ale czy robić sobie w takich okolicznościach przygody jak zdjęcie do miniaturki? To nie jest proste pytanie. To będzie chyba słabo widać, słuchajcie. Zobaczymy. Niech będzie takie, nie mam inwencji. Muszę prawym, bo tym lewym widzę, że zajęty. Nie ma lekko. Trzymaj się prawej strony. Czasem muszę pojechać grzecznie, nie? Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. No stary. Spadowa. To zrobiłem, robiłem świnie uszy. Przepchnąłem tego fokusa. Naprawdę fotoradar. Niemalże w miejscu docelowym.
jedź prosto. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Skręć w prawo. No i odbejmy ładunaczek. 30 tysięcy euro wskoczy. Jest to przepiękne. Brawo dla mnie. Jestem trochę bogaty, 30 tysięcy euro. Jakby dobrze poszło, to słuchajcie, w kolejnej, jakby z tej Kopenhagi jakaś fajna trasa wskoczyła. Za jakieś 30 tysięcy koła. 30 tysięcy euro, co ja gadam? To naprawdę byłoby świetnie. Naprawdę byłoby świetnie. To i nic takiego nie ma. I pewno nie będzie, ale to są już podwójne naczepy i to mnie cieszy, bo wiecie, ja lubię takie traski, ale na puste palety, naprawdę puste palety, wieść 500 km, to trzeba być Einsteinem. Kochani, pięknie wam dziękuję, do zobaczenia na wieczornym live'ie, który będzie dzisiaj, ale nie w tym dniu, który teraz macie, bo wy oglądacie to 13, a u mnie jest 5. Także do zobaczenia i dziękuję wam. Pa, pa i hej.